Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki, ja jestem teraz na takiej wielkiej imprezie Dymarki Świętokrzyskie. One się jeszcze nie zaczęły, bo jestem dosyć wcześnie. Ja sobie tam pójdę na mszę świętą w klasztorze, ale tutaj spotkałem przy okazji takich różnych rozmów o zbieraniu podpisów pana, który mieszka w Józefowie, a pan Janusz Korwin-Mikke też mieszka w Józefowie, więc akurat zgadaliśmy się, że są no prawie sąsiadami. Co pan by powiedział nam ciekawego o panu Januszu Korwin-Mikke jako sąsiedzie, jako człowieku z Józefowa, z tego małego miasteczka. Bardzo pięknego. Pan Korwin jako sąsiad bardzo miły, sympatyczny, no. Nie no, dba o miasto. Udziela się tym, to nie da się ukryć. Ale nie udziela się politycznie, tylko jako osoba. Jako obywatel miasta. Mieszka też w fenomenalnym domku. W takim drewnianym pałacyku typu Schwiedermajer, bardzo popularnym tamże, w tejże okolicy. No i najważniejsze, dba o to jako zabytek. Ja w tym domku miałem okazję być kilka razy, między innymi na imieninach u pana Janusza Korwin-Mikke. Tam nawet nocowałem kiedyś, jak byłem jeszcze studentem. Rzeczywiście, to jest bardzo ładny domek i ma taką bardzo miłą rodzinę. No, także... To prawda. No i poza tym jest, no... Jest lubiany, szanowany? Raczej tak, no nie mówię, no nie pokazuje się jakoś bardzo jako człowiek partyjny tam i jest jako, bardziej jako obywatel znany. Też ma tam taką fajną kapliczkę, która ostatnimi czasy była zniszczona. Też dba o takie rzeczy. Wszystko podziela się. Ale generalnie jest szanowanym człowiekiem, no i bardzo spokojnym sąsiadem. To też trzeba powiedzieć jako po sąsiedzku. Dziękuję bardzo za tą sympatyczną wypowiedź. Ja lecę dalej na górę, a Państwo tutaj rozkładają swój biznes. Dlatego, że od małego biznesu się często zaczyna, a potem jakieś wielkie biznesy i Państwo tutaj taki mały biznesik prowadzą. Dziękuję bardzo.